Tropem Wilka, scena pierwsza. Witajcie na kanale Tropem Wilka. Nowy rok, nowy film. Nowy imien. Nowy prowadzący. Tak. My przejmujemy ten kanał. Przejmujemy ten kanał. Kobiety górą. Dobra. Nie, bo tata i tak to wytnie. Dzisiaj zostaliśmy... Zostałyśmy oddelegowane w bardzo poważnej sprawie. Ponieważ dochodzą mnie słuchy, że jak to jest, że w Norwegii nie ma w zimie śniegu. Nie ma śniegu. Wrzuciłam wczoraj takie piękne zdjęcie na jedną z grup. Właśnie z centrum miasta, gdzie jest pięknie właśnie oświetlone jeszcze świątecznie. No i mnóstwo pytań, jak to w Norwegii nie ma śniegu? No i jedziemy szukać śniegu i sprawdzać, jak to jest. Czy w tej Norwegii to jest w zimie śnieg, czy to tylko zabobony? Tropy Wilka, scena druga, ujęcie pierwsze. No i wygląda na to, że znaleźliśmy zimę. Nawet nie tylko my znaleźliśmy zimę. Wygląda na to, że koronawirus nie straszny Norwegom i wszyscy korzystają ze śniegu. Nie, tam w oddali wcale to nie jest sztuczny śnieg i armatka. Nie, to wszystko jest naprawdę. Zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy. Nagrywam. Nie wiem co, ale mały wilk zjeżdża. Na dupsku i plecach. Brawo! I inne zwierzyny zjeżdżają z górek. Ludzi sporo. Nie widzimy stąd niestety wyciągu narciarskiego, ale tam też sporo narciarzy korzysta ze śniegu. Zima prawdziwa. Wjeżdżają dzieci i dorośli. Inni bawią się, rysując coś na śniegu. Cóż rzec? Przedostatni dzień ferii i czas wracać do szkoły, więc niech jeszcze im wymarzną dupki.
nagrywam. I idziemy palić ognicho i piec kiełbaskę, będzie smakowało nam, ale wcale nie jest tak bardzo zimno. Jest całkiem okej. Potwierdzam. Jest całkiem przyjemnie. Do zobaczenia przy ogniu. Wywalimy trochę, tylko żeby odpalimy tymi małymi tymi. Resztę wywalimy i odpalimy swoim drewnem. A tutaj ten ruszt to jest jakiś szkólny. Papi, nagraj trochę, papi. Tutaj też park linowy. Tutaj, o tutaj, tu i aż tam hen można przejść i tam dalej. Tutaj też jest wejście. Tutaj dzieje się przygotowywanie miejsca do przygotowania posiłku. Chłopaki działają dzielnie. Chociaż ja to bym była za takim żywym ogniskiem. Ale oni wolą grilla. I działają tam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tropem wilka na pomoście. Niestety nawet nie ma zbyt dużej różnicy między pomostem i jeziorem. Tak, to płaskie, zasypane śniegiem to jezioro. Zamarznięte, widzicie tych ludzi? Oni spacerują po jeziorze. Chyba bym się nie odważyła. Ale dzieci tam jadą sankami. O, i właśnie kolega wjechał na jezioro. Także coś z tego śniegu w Norwegii jest prawdą. Ale tylko w niektórych miejscach. Także każdą informację należy zweryfikować. I zależy, z której strony popatrzeć. Może być prawdziwa lub fałszywa. To takie mądrości noworoczne. Nie, dobra. Kończę. To chyba mi mózg zamarza. Płonie ognisko w lesie. A ty kiedy robisz? Pieśń coś tam niesie. Nie mam kijaszka, jak się zwolni kijaszek. Proszę. Oj, oj, oj. Ale taki ogień to Polacy tylko potrafią. Julcia, chodź tutaj, siadaj. Nie ma, to tamto.
Tam wilka. Ujęcie ostatnie. Wróciliśmy do naszego mroźnego Stavanger. Także jak się okazuje, śnieg w Norwegii jest, ale trzeba go poszukać. Dla chcącego nic trudnego. Ja jednak wolę te nasze miejskie, bezśniegowe zimy. Pewnie gdybym nie była listonoszem, to by mi zupełnie śnieg nie przeszkadzał, ale w zaistniałej sytuacji obecnej myślę, że zima bez śniegu nie jest zła. Zwłaszcza, że zawsze można wsiąść w samochód i pojechać na sanki. Trzymajcie się.